Cześć moi drodzy, zapraszam was na połowinki Wiedźmy z sąsiedztwa. 6 odcineczek na 12, więc jesteśmy w połowie. No i właśnie, co działo się w poprzednim odcinku? No, Katarzyna została opętana swoją złą wewnętrzną mocą, swoją nienawiścią, o. I zaczęła rozrabiać, atakowała wszystko i wszystkich, którzy się tylko napatyczyli. No i rzuciła Roya. Znaczy dosłownie nim rzuciła. Więc zastanawiam się, jakie będą konsekwencje tego rzutu na odległość Royem. No dobra, ładuję się. To mogłam powiedzieć o tym w trakcie ładowania. Żeby nie tracić czasu, bo te odcinki z Wiedźmy z sąsiedztwa, no to zawsze odcinek ponad godzinę trwa. Wiem, że takie odcinki mogą być ciężkie w oglądaniu i raczej nie tworzy się takich filmów. Krótkie filmy są bardziej promowane na YouTubie, znaczy promowane, bardziej częściej oglądane w ten sposób. Ale że ja nie jestem ekspertką algorytmów i tych spraw YouTubeowych, bo jakbym była, to bym pewnie miała więcej subskrypcji, lajków, znaczy subskrypcji i więcej widzów w ogóle. No ale cóż. Cieszę się z mojego małego poletka i tak. Tak, zaczynamy czytać. Tak, tak. W tych ruinach. Zaczynamy 6 odcinek. Okej, zerkam jeszcze sobie na statystyki swoje. No to co? W dużej większości jestem czarodziejką. A nie wiedźmą? Nie, a czarodziejka, wróżka to chyba było. A ten kapeluszcik to była... Wiedźma po prostu, nie? Więc idę tym łagodnym torem. 4 punkty magii. Czy to dużo? Nie wiem, nie mam odniesienia żadnego, więc nie wiem. Czy w tym odcinku coś wykorzystam? Może się byś uchronić przed inkwizycją. Rozdział 6. Nowe problemy. Tak, na własne życzenie. W prowincjonalnym miasteczku zanotowano magię o ogromnej mocy. Utracono komunikację z lokalnymi inkwizytorami. Czy to naprawdę się zaczęło? Ale że co, że nalot wiedźm? Na miasteczko na przykład? Porwali, uwięzili inkwizytorów? Wow. I oczywiście będą podejrzewać mnie, jakżeby inaczej. Ja tutaj tylko tam troszeczkę narozrabiałam, ale żeby od razu tak, no to nie. Czarny dym gotowy był wypuchnąć i pochłonąć cały jarmark. I jeden ruch i po wszystkim. Wysokie wyniki magii pozwolą ci pokonać klątwę. To oni mnie zaklątwili. Pewnie inne wiedźmy. Albo jakaś główna, decydująca wiedźma, która zniewoliła inne wiedźmy, żeby były jej posłuszne i wykonywały jej rozkazy i rozwaliły te całe miasteczko. Właśnie, czy ja mam wysoki wynik magii? A nie wiem. Nie wiem, co znaczy 4. Nienawidzę, zniszczę was wszystkich, zniszczę. I nagle... Pani Dexter się wczytuje. A może to duch pani Dexter? Nie, to pani Dexter. Przestań, Dean! Inkwizycja jest w drodze! Sąsiadka, strzepując z siebie kawałki rozrzuconego ciasta, dzielnie kuśtykała w moją stronę. W jej oczach nie było ani cienia strachu, tylko determinacja i gniew. Tyle odwagi odrzucił na bok ignorować. Ha. Odrzucił na bok. Czy jak odrzucę ją na bok, to jej się coś stanie? Czy jak nie odrzucę jej na bok, to coś jej się stanie na przykład? No tam. No nie mówcie. Dlaczego dokonuję złych wyborów? Uśmiechnęłam się tylko złośliwie i ponownie skupiłam się na czarnym dymie. Mgła rozprzestrzeniała się. Coraz dalej, pozostawiając po sobie tylko krzyki, przerażenie. Ale w pewnym momencie nagle zatrzymała się i zabłysnęła nieprzyjemnym błękitem. Co do cholery.
Kasia! Inkwizytorze, hamujesz mnie? Jesteś moim stoperem. Stoperem, bohaterem, moim inkwizytorem. Odwróciłam się. Znowu ty? Nie wystarczyło ci, jak raz cię rzuciłam? Inkwizytor spieszył mi na spotkanie, powstrzymując mój dym swoją siłą. Nie miałam żadnych ran, a jego oczy świeciły niebieskim światłem. No i gdzie te świecące oczy? Proszę mi tutaj świecić oczami. Nie będziesz mi tu świecił oczami. Kasia! Inkwizytor nagle pojawił się obok, złapał mnie za ramię. Nie dotykaj, bo ugryzę. Przestań! Co robić? Uderzyć magię, wyrwać się. A masz! Czarny dym, który mnie otaczał gwałtownie, odrzucił mężczyznę. Ale tym razem Roy był gotowy i odskoczył tylko na kilka metrów. Odskoczył tylko na kilka metrów? Na kilka metrów? Oj, chyba miałeś dziesiątkę w skoku w dal na WF-ie. Nagle całe jego ciało rozbłysło nieprzyjemnym niebieskim światłem. No i gdzie on błyszczy, no? Moje oczy są jakieś takie wywrócone. A on mi tutaj nie błyszczy. No tutaj delikatnie jakaś się poświeta pojawia, ale to taka ramka. Myślałam, że wiecie, on będzie emanował takim światłem. Powiedziałem, uspokój się, Kasia. Co to za rozkazy? Z inkwizycji jesteś, czy co? W głębi jego niebieskich oczu zauważyć można było siłę i dominację. Potrząsnęłam głową. O nie, zbyt długo to znosiłam. Kasia! Roy prawie warczał, a niebieska poświata wokół niego stała się jaśniejsza i oślepiała mnie. O, stała się jaśniejsza, to prawda. To boli, nic nie widzę! Boże, ja się czasami zastanawiam, jak wy to oglądacie, w sensie... Znaczy, to jak ja czytam, że tak, wiecie, tak piszczę, próbuję krzyczeć i tak się wczuwam, znaczy próbuję przynajmniej, ale na przykład takie krzyki czy coś, no tak mi nie wychodzi, czasami tak zapiszczę. O Boże. A jeszcze te przystery w dźwięku, no masakra. No dobra, taka moja dygresja. Stój! Od jego polecenia wszystko we mnie zadrżało. Polecenie. A co, ja jestem twoim piesełem? Inkwizytor skierował na mnie swoją magię. Najwyższy czas zaatakować, podjąć obronę. Dobra, jak... Co? Myślałam... Dobra, już nieważne, co myślałam. Cofnęłam się o krok. Czarny dym natychmiast otoczył mnie ochronnym kokonem. Opuść dym, Kasia. Chyba śnisz. Tak, mogę powiedzieć, Roy, że wygrałeś, bo mam zero magii. Chyba, że da się wziąć na zeszyt. Zrób to. Inkwizytor wypowiadał słowa dosadnie. Od jego nacisku moje kolana ugięły się, z trudem wytrzymałam. Wiedziałam, że nasza walka nie może trwać wiecznie. Ono naprawdę jest silniejsze. No przecież to podobno najsilniejszy inkwizytor w królestwie, nie? Nie! What? Coś rozum mi podpowiadał i po prostu nie przeczytałam. Wyłączyłam rozum i nie wiem, co mi podpowiadał. Spojrzałam na inkwizytora spod byka, spod łba. Oni zniszczyli mój samochód. Słyszałam rozpacz w swoim głosie. Dowiem się, kto to zrobił, masz moje słowo. Inkwizytor patrzył prosto w moje oczy, nie pozwalając mi się rozpraszać. Nie potrzebuję twojej pomocy, sama na nich sama się na nich zemszczę. Ach, ta groza w moim głosie. Czarna chmura błyszczała, czekając na rozkaz. Kasia, nie jesteś taka, nigdy sobie tego nie wybaczysz. Widzicie, próbuje mnie wziąć na tego. Co ty w ogóle o mnie wiesz? Nie pozwól im wygrać, Kasia. Jesteś silniejsza, silniejsza niż ta nienawiść. Poczułam, jak jego magia delikatnie mnie otacza. Niebieskie iskry łaskotały moją skórę. Potrząsnęłam głową zmieszana. Rzeczywiście. Kim jestem? Idiotką, która nie potrafi używać magii?
czy doświadczoną wiedźmą, która wie, jak się kontrolować. Starałam się jak mogłam znaleźć w środku coś pozytywnego, aby przeciwdziałać ciemnej energii. I w końcu to zrobiłam. Jestem silniejsza. Z wielkim wysiłkiem udało mi się ją okiełznać i wpędzić w róg. Kozi róg? Chmura stopniowo się rozpraszała, zmieniając się w popiół. No i kto to teraz wszystko posprząta, no? Czerwona zasłona przed oczami zbladła, a moja głowa powoli zaczęła się rozjaśniać. Udało mi się powstrzymać klątwę. Okej. Co się stało? Z braku sił ugięły mi się kolana i zaczęłam padać na ziemię, ale Roy przyszedł z pomocą i mocno mnie przytulił. Już dobrze. Dobrze, już dobrze, Kasieńko. Pogłaszcz mi jeszcze po główce, przytul do serduszka, odwieź do domu właśnie. Odwiozę cię do domu. Ertan złapał mnie pod rękę i zaprowadził do swojego samochodu. Ciekawe, jak się wytłumaczymy. Czarny SUV stał trochę z boku. Duży, masywny, z inkwizycyjną plakietką na przedniej szybie. A inkwizycja ma jakieś przywileje, może parkować w jakichś specjalnych miejscach pewnie? Usiądź, zaraz wrócę. Gdzie idziesz? Geralt z Rivii. Czekam tu na ciebie, twoja Yennefer. Czy Triss? Otworzyłam oczy i wyjrzałam przez okno. Pożar, który wybuchł po moim ataku wściekłości, został już ugaszony. Poszedł sprzątać. Od czasu do czasu rozlegały się krzyki, ale słów nie można było usłyszeć. A może nie chciałaś ich słyszeć? Ciężko będzie to zatuszować. Cholera. Co się ze mną stało? Roy szybko wrócił. Otworzył drzwi i usiadł obok. Jak się czujesz? Dobrze? Nagle usłyszałam dźwięk syren. Jadą po mnie. No, chcemy usłyszeć dźwięk syren. Na parking wjechało kilka samochodów inkwizycji. Przyjechali po mnie. Wszystko będzie dobrze. Chyba sam to nie wierzysz. Wysiadać! Roy i ja powoli wyszliśmy z samochodu. Ale to nie tak, jak myślicie. To nie ja. Ktoś mi opętał. Byłam niepoczytalna. Posłuchajcie. Nie wtrącaj się, Ertan. To zaszło za daleko. To nie jej wina. To się okaże. Kasia Dean, jesteś aresztowana za nielegalne użycie magii. Ręce, panno Dean. Chcą mnie skuć. Poddać się, sprzeciwić się. W środku kipiała złość, ale nie było sensu się sprzeciwiać. Ponoszę konsekwencje swoich czynów. Posłusznie wyciągnęłam ręce do przodu. Mężczyzna zabił kajdanki wokół moich nadgarstków starożytnymi pieczęciami, które blokowały magię. Nie mogę używać magii. I językiem. Skrzywiłam się z bólu, ale nic nie powiedziałam. Po co te kajdanki? Takie są przepisy. Roy, daj spokój. Do samochodu, panno Dean. Jadę z wami. Nie możesz, ale możesz jechać za nami. Kasia, wszystko będzie dobrze, obiecuję. Skinęłam głową i pod eskortą weszłam do przyciemnionego samochodu. Jak ktoś to widział, w ogóle byli jacyś gapie? Czy nie? Może uda się ukryć skandal, przekupię kogo trzeba. Zabrano mnie do wydziału inkwizycji i brutalnie wypchnięto do pokoju przesłuchań. Usiadłam na zimnym metalowym krześle i wpatrywałam się w ścianę. Niewygodne kajdanki ocierały ręce, a z powodu silnej blokady magii kręciło mi się w głowie i byłam strasznie spragniona. Wyglądało to jak ciężkie odurzenie,
Magia inkwizytorów działała na mnie jak trucizna. Nagle za drzwiami rozległy się kroki. Do pokoju wszedł jeden z inkwizytorów. Uśmiechnął się kpiąco. Gdzie Roy? Kochanek ci nie pomoże. Co za paskudny typ? Zadzwoń do Roya, wytrzymaj. Mam prawo do jednego telefonu? Żądam kontaktu z Royem, żądam adwokata w postaci Roya. Nie będę rozmawiać bez Roya. Albo prawnika. W milczeniu położyłam ręce na stole, kajdanki zadźwięczały nieprzyjemnie, a nadgarstki bardzo bolały. Masz wasz wybór. Przez chwilę inkwizytor w milczeniu przeszywał mnie z nienawistnym spojrzeniem. Jak chcesz, panno Dean. Kiwając głową do kogoś, za lustrzaną ścianą wyszedł z pokoju przesłuchań. Po minucie drzwi ponownie się otworzyły. Pierwszy wszedł Roy, a za nim jeden z inkwizytorów. Hej, Roy. Kasia, wszystko w porządku? Nie no, takie pytanie jest bardzo na miejscu. No, wszystko w porządku, jestem skuta. Najpierw mi sklątwili, potem skuli kajdankami. Teraz jestem w sali przesłuchań a la tortur. Wszystko jest w porządku, Roy. Zapomniałam się i gwałtownie podniosłam rękę, ale natychmiast wykrzywiłam się z bólu. Kajdanki otarły skórę. Roy zmarszczył brwi i spojrzał na inkwizytora. Dlaczego do tej pory nie zdjęliście kajdanek? Wierzę, że nie możemy. Panna Dean jest aresztowana. No i? Macie tutaj swoje takie czary, mary inkwizytorskie, że spacyfikowaliście mnie swoją magią. Nie potrzebujecie kajdanek. Przynajmniej tak myślę. To bez sensu. Oskarżenie jeszcze nie zostało wniesione. Ja tylko wykonuję rozkazy, Roy. Ertan zaśmiał się cicho. Twoi przełożeni myślą, że ona może stąd uciec? A no właśnie, to trochę stawia ich w złym świetle. Twierdza inkwizytorów? Tak słabo ochroniona, tak słabo zbudowana, że byle jaka tam słaba wiedźma może uciec? Roy, sam rozumiesz. Zdejmij je na moją odpowiedzialność. Inkwizytor zawahał się, ale potem niechętnie skinął głową. No jeśli to jest taka hierarchia jak w wojsku, no to Roy jest wyżej stopniu, o. Tak się mówi? Dobrze. Mam nadzieję, że nie zrobi pani nic głupiego, pan Dean. Postaram się nie rozrabiać. Mężczyzna pokręcił głową, wyjął z kieszeni kluczyki, nawet kluczyk, ja już dodałam dwa, i otworzył zamki. Kajdany opadły na stół z brzękiem, a magiczna siła ponownie przypłynęła przez moje żyły. O! Odżyłam, spojrzałam na Roya i lekko się uśmiechnęłam. Dziękuję. Ertan usiadł naprzeciwko mnie. Musimy cię zbadać, Kasia. Pobawimy się w doktora razem, Roy? Obiecałeś, że nie będziesz się wtrącać. Jeśli nie przestaniesz, wyrzucę cię. A mnie usuną ze sprawy. Chcesz tego? Tak. Roy sposępniał. Dobrze, już się nie odzywam. Pan Ertan uważa, że została pani przeklęta. Inkwizytor usiadł obok Ertana i przyjrzał mi się uważnie. Bardzo prawdopodobne. Nie jest pani zaskoczona? Nie, spodziewałam się tego. Wrobili mnie. Ktoś chciał, żebym wyglądała jak szalona wiedźma. Ktoś panią przeklnął, a pani tego nie zauważyła. Na to wygląda. Tak czy inaczej musimy panią zbadać. Panno Dean, wyraża pani zgodę? Tak. Wkrótce do biura weszło jeszcze dwóch urzędników. Mieli ze sobą małą walizkę. Ciekawe, jak takie badanie wygląda. Panie Ertan, proszę wyjść. Dlaczego? Takie są zasady. Roy niechętnie wstał i spojrzał na mnie.
będę tuż obok. W porządku, dam sobie radę. Ertan wyszedł, cicho zamykając za sobą drzwi. Kilka minut później podłączyli specjalne urządzenie z maleńkimi czujnikami. To będzie trochę nieprzyjemne. Ej, ale oni teraz wykryją, jak to jest po moim ataku, jak już uleciała ze mnie klątwa. I nie odkryją, i co? Skinęłam głową i niemal od razu poczułam, jak obca magia powoli wypełnia moje ciało. Zamknęłam oczy i starałam się skupić uwagę na czymś innym, aby nie przeszkadzać inkwizytorom. Ale nie było to łatwe. Cała moja istota opierała się magii. Zrobiło mi się niedobrze i kręciło w głowie. Sekundy zmieniały się w minuty, minuty wydawały się trwać wieczność. Gotowe. Odetchnęłam z ulgą. Inkwizytor odłączył sprzęt i włożył go z powrotem do teczki. Potem mężczyźni wyszli w milczeniu, zostawiając mnie samą. A wyniki? Odchyliłam się do tyłu, powoli wzdychając, wdychając i wydychając powietrze. To pomogło mi się uspokoić i zwalczyć nudności. Wkrótce drzwi ponownie się otworzyły i do pokoju wszedł nieoczekiwany gość. Dzień dobry, Kasia. O, hej, Arturze. Artur, pomóż. Kingsley wszedł powoli do środka. W rękach trzymał plastikowy kubek i pudełko, które pachniało wypiekami. O, przyniósł mi jedzonko i prowiant. Kochany, masz. Nie, inaczej, masz. Przyniosłem ci herbatę i bułeczki, żona upiekła. Oczywiście nie są tak dobre jak twoje, ale też pyszne. Artur, jesteś cudowny. Przestań. Ostrożnie podniosłem kubek, rozgrzewając w ten sposób zmarznięte dłonie. Ingrid wie, kogo częstujesz jej wypiekami? Nie musi wiedzieć. Podzieliłem się swoją porcją. Dziękuję. Żona mu wydziela porcję bułeczek? Ciekawe relacje. Ugryzłam bułeczkę i błogo się uśmiechnęłam. Jakie pyszne. Gdzie jest Roy? Sprawdza wyniki. Coś już znaleźli? Na to wygląda. Rozmyte ślady cudzej magii. Najwyraźniej próbowali cię przekląć. O! Jak mi miło! Jak ja się bardzo cieszę, Arturze, że przynosisz mi takie dobre wieści. Świetnie. Chcieli cię zabić, a ty się cieszysz? No, bo przecież to jest moje uniewinnienie. Uśmiechnęłam się nerwowo. Przynajmniej mnie nie powieszą. Drzwi do pokoju ponownie się otworzyły. Na progu stał ponury inkwizytor i wyraźnie zadowolony Roy. Wszystko w porządku, Kasia. Oskarżenie zostało wycofane. Jak się czujesz? Dobrze, co znaleźliście? Odszyfrowanie nadal trwa. To zajmie trochę czasu. Możesz wracać do domu. Jak to nie odwiedziesz mnie? Chodź, odwiozę cię. Dobrze, Roy. Grzeczny Roy. Czyli może moja tamta poprzednia teoria, że ktoś mnie właśnie sklątwił i ta cała historia o wiedźmach, może mam rację. Ciężko mi uwierzyć, że już po wszystkim. Zapięłam pasy. Nadal lekko się trzęsłam, a na nadgarstkach wciąż widać było ślady kajdanek. Przecież obiecałem, że wszystko będzie dobrze. Nasze oczy się spotkały i zadrżałam. Jego spojrzenie było zbyt przeszywające. Przestań! Co? Przestań tak na mnie patrzeć! Roy przechylił głowę na bok. Jak? Jak na dziecko. Mężczyzna uśmiechnął się. Uwierz mi, nigdy nie
patrzyłem na ciebie jak na dziecko. Niepokojąca rozmowa. Milczeliśmy. Kasia, dowiemy się, co to była za klątwa. Mam nadzieję. Znów głucha cisza. Jeśli mogę zrobić coś jeszcze... Zrobiłeś już bardzo dużo. Uśmiechnęłam się. Jesteś przecież świetnym Zanim skończyłam, Roy złapał mnie za rękę i przyciągnął do siebie. Chwilę później jego usta spotkały się z moimi. Nikt się nie spodziewał, że tak to się skończy. W pierwszej chwili chciałam się odsunąć, ale zamiast tego przytuliłam go i zachłannie całowałam. Moje dłonie spoczęły na potężnej piersi inkwizytora, a następnie owinęły się wokół jego szyi. Poddałam się namiętności, która otępiła mój umysł odurzającym strumieniem. Wkrótce przerwaliśmy niechętnie, ciężko oddychając i patrząc na siebie z nieskrywanym pożądaniem. Jedziemy do mnie! Może gorszego tekstu chyba nie można było zapodać. Tak bardzo go pragnę, ale czy powinnam ulec pokusie, pojechać do Roya? Może jedziemy do Roya, bo u mnie jest kot podglądacz. To diabła z zasadami i zakazami. Nie zaspokoił tego pragnienia. Nerwowo oblizałam usta. Jedziemy. Połączyliśmy się w kolejnym szalonym, namiętnym pocałunku, który przyprawił mnie o zawrót głowy. Wow. Roy dotknął mojej twarzy. Ja już na szyi jestem. Przesuwając kciukiem po opuchniętej dolnej wardze. Musimy przestać. Na 10 minut, inaczej nie dam rady dojechać do domu. Zachichotałam. Kasia, doprowadzasz mnie do szaleństwa od pierwszego spotkania. Nie jesteś pierwszym facetem, który mi to mówi. Roy zmrużył oczy. Bawisz się ze mną? Bawisz się mną? W odpowiedzi uśmiechnęłam się złośliwie, a Ertan potrząsnął głową i ponownie spalił moje usta pocałunkiem. Potem niechętnie cofnął się i wyłączył zapłon. Rozumiem, że chodzi o samochód. Spojrzałam na niego. Widziałam w nim nie inkwizytora, ale człowieka, który płonął z pożądania. Okej, to teraz nie wiem co. Teraz nie wiem, co jednak mu zapłonęło. Cholera, jak on mnie podnieca. Samochód ruszył z parkingu z piskiem opon i zawrotną prędkością. Gaz, hamulec, zmiana biegów? Nie ma automatu? Ryzykowne manewry na mokrej po deszczu drodze, trąbienie oburzonych kierowców. Ostrożnie! Jeszcze nas zatrzyma policja! Zaśmiałam się i przesunęłam palcami po dłoni Ertana. Nie zatrzyma znak inkwizytora. Spieszysz się na misję? O, tak! Kilka minut później Roy gwałtownie wjechał do swojego garażu. Natychmiast wyskoczyłam z samochodu i pobiegłam ścieżką, przeskakując przez malutkie kałuże. A malutkie, jakby były duże, to byłby wyczyna. Wow, bawimy się w berka? Roy dogonił mnie, złapał i przycisnął do ściany. Pocałował mnie, prawie gryząc, i przesunął dłonią po moich udach, ściskając moje pośladki. Pragnę cię tu i teraz. O Jezu. Przynajmniej otwórz drzwi. Po co? Powiedział, że tu i teraz. A nie za drzwiami. Padliśmy do domu, śmiejąc się i gorączkowo rozbierając się nawzajem. Ubrania leciały w różnych kierunkach. Nie przerywając pocałunków, Roy wziął mnie na ręce i zaniósł do sypialni. Upadliśmy na miękkie poduszki. Rozebrałam go prawie do końca, odsłaniając jego tors.
Głasku, głasku. Lekko podrapałam jego skórę, podziwiając mięśnie. Roy zaborczo zakrył moją pierś dłonią. Jego kciuk bawił się sutkiem, który nie skrywał podniecenia. Ojej. Coraz ostrzejsze te opisy. Jesteś jeszcze piękniejsza niż w jesteś jeszcze piękniejsza niż w moich fantazjach, Kasia. Z jękiem wygięłam się w mocnych ramionach, pocierając swoje biodra o jego. No więc śniłeś o mnie. Każdej nocy. Roy gwałtownie odsunął moją kronkową bieliznę, która zatrzeszczała? Moment, moment. Zatrzeszczała? A, w sensie, że zerwał, w sensie, że... Zastanawiałam się, jak może blizna zatrzeszczeć, w tym sensie, że wiecie, że jednak nie jest koronkowa, tylko jakaś metalowa. Ale dobra, już wiem, o co chodzi. Resztki ubrań zniknęły z naszych ciał w jednej chwili. Całkowicie poddaliśmy się emocjom i namiętności. Pocałunki, dotyk, tak odważne, gorące, szalone i pełne pożądania. I walka. Nikt z nas nie chciał zrezygnować z dominacji i być posłusznym. Drapałam i gryzłam. Spotykając się z jego agresywnymi pieszczotami, które pozostawiły sine ślady na mojej skórze. Ojej. Żadnej czułości. Może później, ale teraz potrzebowałam czegoś innego. Cieszyłam się, że łóżko jest ogromne. Tarzaliśmy się po nim jak szaleni. Ojojoj. Wyładowanie przeszło przez ciało i pokryło je ognistą falą. Co to tam się pojawia z lewej strony? Wyładowanie? No serio, to jest jakaś strzałka. Katarzyna, ach, ach. Roy, och, och. Ale to był dopiero początek. Rozgrzewka przed szalonym wyścigiem, którego szybko nie skończyliśmy. Kiedy wyszłam spod prysznica, zegar wybił 3 nad ranem. Roy robił kawę. Prawie jak w moich fantazjach. Kuchnia i mężczyzna z nagim torsem. Zostaniesz? Co, serwujesz na śniadanie? Nie, muszę już iść. Lucek pewnie tam umarł już ze strachu. Może przynajmniej kawa? Nie lubię kawy. Chyba gdzieś mam herbatę. Nie trzeba, piję tylko swoją. Muszę w takim razie zamówić u ciebie kilka. Doskonale pamiętałam, jakim był Roy zaledwie pół godziny temu. Przypominałam sobie smak jego ust, ciała, mocne dłonie, ciężki oddech. Jak jego mięśnie napinały się pod moim dotykiem. Jak umarliśmy i zmartwychwstawiewaliśmy raz po raz rzucając się w otchłań rozkoszy. Hejku, jakie barwne opisy. Wiedziałam doskonale, że jeśli zostanę, będziemy kontynuować do rana. Już jest 3, już rano. A trzeba umieć oprzeć się rozkoszy, kiedy przychodzi na to czas. Drogę wróżki, to znaczy, że jakoś tak delikatnie odmówię. Roy, muszę iść, Lucyfer na pewno się martwi. Inkwizytor skinął głową ze smutkiem. Wpadnę rano poinformować o wynikach śledztwa. To jasne, na pewno, tylko po to. I jeszcze jedno. Tak, przespaliśmy się, ale to nic nie znaczy. Katarzyno, co ty jesteś taka zimna jak lód? Królowa lodu się trafiła Royowi. Mężczyzna zmrużył oczy, ale nic nie powiedział. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Jeszcze o tym porozmawiamy. Bez słowa odwróciłam się i wyszłam z jego domu.
lodu. Zimna ryba, o. Uu. Ale cię obrażam, Katarzyno. No i? Chowaniec czeka już przy drzwiach. Gdy tylko weszłam do domu i zapaliłam światło, natychmiast stał i zmierzył mnie gniewnym spojrzeniem. Co? Patrzyłaś na zegarek? Znowu Lucyfer z wałkiem do mnie przybywa. Patrzyłam. Mogłaś mnie uprzedzić, że zamierzasz zaszaleć z inkwizytorem. Lucyfer! Ktoś chciał mnie zabić! Kto? Nie wiem. Gdzie ty byłaś tak w ogóle? W inkwizycji. Chciałabym powiedzieć... nie powiem tego. Dobra, nic. Nic z tego nie rozumiem. Jesteś kotem. Musiałam mu wszystko powiedzieć. Po 15 minutach i jednej długiej przerwie. No, nieźle. I co robimy? Czekamy. Co? Na wyniki śledztwa wtedy się zastanowimy. Dawno już byśmy się spakowali i byli w drodze. Demonstracyjnie przewróciłam oczami. Zarobiłaś coś chociaż na tym jarmarku, bo koszty poniosłaś ogromne. O, nareszcie rozpoznaję swojego chowańca. Lucek, jakie pieniądze, ledwo uszłam z życiem. Przecież uszłaś. Koniec tej rozmowy, Lucyfer, idę spać. Umyłam zęby, położyłam się do łóżka i próbowałam zasnąć. Ale okazało się, że nie jest to takie łatwe, no po takich przeżyciach. Wydarzenia dzisiejszego dnia i wieczoru nie opuszczały mojej głowy. Co mi się stało? Kto rzucił klątwę? A jeśli to tylko moja moc? Jeśli wymyka się spod kontroli? No ale przecież wykryli obcą magię. No to jak? Tylko zadrżałam. Nie, Artur powiedział coś o czyjejś ingerencji, ale kto to zrobił? Cholera, ta niewiedza jest po prostu nie do zniesienia. Pół godziny powierciłam się z boku na bok, aż wreszcie zasnęłam. To jeszcze nie tak długo. Co, nawiedzi ktoś mi w nocy? Nie, dobra, rano. Rano obudziłam się z zaskakująco dobrym humorem, umyłam twarz, zęby, ułożyłam włosy. Cóż, przynajmniej nieźle wyglądam. Potem szybko zeszłam na dół. A w ogóle mogę się jakoś przebrać? O, twój postęp. Dobra, chwila. Chcę się przebrać. Skoro gra mi nie... co tam był? Aparat? W sensie, że pokaże mi... What? Mogę jej zdjęcie zrobić? Ciekawe, co to znaczy. Mam nadzieję, że nie zacięłam gry. Byłoby przykro, jakbym popsuła i przerwałoby się nagrywanie, albo nie wiem, cokolwiek. Bo teraz jak włączałam ten odcinek, to w ogóle wywaliło mnie po reklamie. No. Coś się psuje, nie ogarnęli poprawek, bo słyszałam i czytałam, że niestety, ale są błędy. No super, zacięłam. Wow. Z własnej próżności, bo chciałam się uczesać i ubrać ładniej. Bozia pokarała. No dobra, na szczęście jestem. A, to kolor skóry. No to nie. Ubranko. Okej, nic nowego się nie pojawiło. A, zaszaleję. Ej! Aha, dobra. Frys.
Tym razem będzie blondyna Katarzyna. Dobra. O, bieliznę mogę zmienić. Ale nie, ta była okej. Okay. Ta... No, też jest okej. Okay, ale ta fioletowa bardziej mi się podoba. Zresztą jeszcze do blond włosów. Dobra, i co teraz? Jak stąd wrócić? Co oczy? Aha, pokazują mi co... I co mogę zrobić? Foto jej? Serio? Co ja zrobiłam? Ej, serio zrobiłam mi zdjęcie, bo mogę... O, co? Ej. Okej, okay, to rzeczywiście zrobiło foto. Dobra. Strzałką się wycofam stąd. I wrócę do odcinka. No dobrze, szczęśliwie powróciłam do odcinka. Nic mi nie wywaliło, nie zacięło się, więc jest okej. Okay. Potem szybko zeszłam na dół. Dzień dobry, jak się spało? Wspaniale! Dlaczego się nie ubrałam? Kot spojrzał na mnie podejrzliwie. Wybierasz się gdzieś? Tak, w majtach idę. W świat daleki. Jeszcze nie wiem. Będziemy mieć gościa. Tam jest niebezpiecznie. Ktoś na ciebie poluje. A to znaczy, że i na mnie. Lepiej poczekaj kilka dni. Uspokój się, Lucifer. Jeszcze jestem w domu. Czym by to się zająć? Gdzieś śniadanie sprawdzić pocztę. Ja? Oczywiście. Poszłam do kuchni, zastanawiając się, co by tu przekąsić. Zobaczmy. Omlet z boczkiem. Uuu, z boczek. Pozdrowienia. Dla odpowiedniej osoby. Naleśniki z syropem, tosty z dżemem. Oczywiście, że wybieram z boczek. Uwielbiam smażony poczek. Wzięłam tablet i otworzyłam skrzynkę mailową. Cóż, zawsze to coś. Od nieznajomego? A, jednak znajomy. Dzień dobry, chciałbym zamówić twoją ulubioną herbatę. Ach. R? Kto to może być? Jakiś cichy wielbiciel. Bardzo dojrzałe. Ale miłe. Ciekawe, czy Roy w ogóle spał. Mimowolnie uśmiechnęłam się, wspominając ostatnią noc, ale natychmiast powstrzymałam emocje. Nie mam czasu na słabość. Obiecał przyjść i opowiedzieć o wynikach śledztwa. Nie mogę się doczekać, aż się wszystkiego dowiem. Cholera. Nie mogłam się oprzeć. Wzięłam paczkę herbaty z półki i skierowałam się do wyjścia. Dokąd się wybierasz? Niedługo wrócę. Oczywiście, że w bieliźnie. Zwariowałaś? Odepchnęłam kota i wybiegłam na ulicę. Serio? Świetnie. Zimny wiatr uderzył w rozpaloną twarz. Szłam szybko chodnikiem, obejmując zimne ramiona. No w takim stroju nic dziwnego, że ci zimno. Jeśli ktoś rzucił klątwę, to jaką? A co najważniejsze, kto za tym wszystkim stoi? I dlaczego akurat teraz? Pytania i brak odpowiedzi dręczyły mnie i przyspieszyły mój krok. Wkrótce znalazłam się u drzwi domu inkwizytora. Drzwi były otwarte, więc bez przeszkód dostałam się do środka.
Kasia? Roy, chciałam... On już dobrze wie, po co tu przyszłaś w takim stroju. Słowa powitania utknęły mi w gardle. Nawet nie spojrzałam na Ertana. O wiele bardziej interesował mnie jego gość. Co? Zdradza mnie? Szef ochrony osobistej jego królewskiej mości, inkwizytor najwyższej kategorii. Ale nie zdradzasz mnie z nim, prawda? Cale Stone? Mój ojciec! O! Ała! Najgorzej. Dzień dobry, Kasia. Katarzyno, ubieraj się. Ojciec przyszedł. Ubieraj się, załóż coś na siebie, a nie świecisz gołym tyłkiem. Nie przeszkodziłam? Zatrzasnęłam za sobą drzwi i ruszyłam naprzód. Kasia? Kasia? Roy rzucił Stanowi przepraszające spojrzenie. Uśmiechnęłam się wyzywająco i usiadłam na najbliższym krześle, zakładając nogę na nogę. Dobra. Wszystko wyjaśnię. Oczywiście. Swoją drogą. Rzuciłam w niego paczkę herbaty. To dla ciebie prezent. Roy złapał zawiniątko i przepraszająco opuścił głowę. Kasia, ile już my się nie widzieliśmy? 3 albo 4 lata. Ostatni raz w szkole czarownic, kiedy z automatu zwolniłeś mnie z egzaminu. Jedyną na całym roku. Za ogromną wiedzę? Co? Kasia, pozwól mi wyjaśnić. Lepiej się postaraj. Pomóc ci? Uśmiechnęłam się sarkastycznie. Teraz powiesz, że to przypadek. I nie miałeś pojęcia, kim jest dla mnie ten gentleman. Odwróciłam się do Stona. A ty pewnie przyjeżdżałeś obok i postanowiłeś zajrzeć. Wiesz co? Mam dość podstępów i sztuczek. Co tu robisz? I co cię łączy z Royem? Najważniejsze pytanie. Tak, Kasia, najwyższy czas szczerze porozmawiać. Otrząknęłam i skrzywiłam usta. Chcę wiedzieć wszystkie szczegóły. I postarajcie się mówić prawdę. Mam jakieś czary-mary na mówienie prawdy? Zaczniemy od tego, że ktoś próbował cię zabić. Roy, powiedz mi coś nieoczywistego. Roy stał. Nadal stał z torebką herbaty w dłoni. Już wczoraj się domyśliłam. Udało nam się rozszyfrować zaklęcie. I? I co to było? Damnum Imperium. Dobrze. Bardzo stare zaklęcie. Gdy tylko ofiara dotknie zaczarowanego przedmiotu, ten powoli zaczyna ją zatruwać. Zaczarowany przedmiot? Kto mi obcy coś dawał? Z tobą jadłam czekoladę? Trzeba tylko sprowokować wybuch, a na końcu miałaś umrzeć. Ale udało ci się, sama zablokowałaś i zniszczyłaś klątwę. Przyznam, że byłem pod wrażeniem. Wyprostowałam się, powstrzymując napływ narastających emocji i spojrzałam w jego niebieskie oczy. To już nie są żarty. Wiem, co to za zaklęcie. Co zaczarowali? Znaleźliśmy mały artefakt w twojej torebce. Co? Ale skąd się tam wziął? Najpewniej podrzucili go w czasie jarmarku. Zamyśliłam się.
Możliwe, było takie zamieszanie. Nie zauważyłam. To nie twoja wina, to profesjonalne zaklęcie o opóźnionym działaniu. Aktywowało się, kiedy zobaczyłaś swój samochód. Dowiedziałeś się, kto podrzucił mi to świństwo? Sprzedawca w lokalnym supermarkecie? Philip Buxton? To ten chłopaczek? No, naprawdę się nie spodziewałam. To niemożliwe. Został zaczarowany. A, okej, to możliwe właśnie. Kto za tym stoi? Według naszych informacji kobieta w złotej masce. Aha. Ale to co, zemściła się, że nie chciała mi czaru zrobić? Znaczy eliksiru? Zacisnęłam zęby, żeby nie przeklnąć. Ha, ale... Ale skoro umie sama rzucać takie zaklęcia, no to po co jej był ten mój eliksir? Chyba, że to był podstęp, żeby się zbliżyć do mnie. A może... A może po prostu ona zamówiła zaklęcie od jakiejś... nieprawej wiedźmy. W międzyczasie mózg pracował gorączkowo, zbierając wszystko do kupy. Teraz jej szukają. To wszystko? Roy nadal patrzył na mnie z poczuciem winy. Póki co tak, ale Kasia... Nie pozwoliłam Ertanowi skończyć. No ale co robi tutaj mój tatusiek? Co, naradzają się? W takim razie, panowie, przejdźmy do najciekawszego punktu. Roy, co tak naprawdę robisz w tym mieście? Tylko oszczędź mi bajek o przyjaznym klimacie, dobra? Poprosiłem go o to. Nieoficjalnie. Po co? Żeby cię chronił. Ja... martwię się. A, martwisz się. Ojciec roku się odezwał. I my dlaczego? Kasia, jesteś moją córką. Jak słodko, że o mnie pamiętasz. Rozumiem, że jesteś na mnie zła. Panie, stąd nie znoszę hipokryzji. Posłuchaj, Kasia. Obiecałem Deborah, że nie będę cię szukał, dopóki nie osiągniesz pełnoletności. A potem po prostu się bałem. Psa. I bardzo dobrze. Kasia, ona cię bardzo kochała. Tylko wzruszyłam ramionami. Nie obchodzi mnie to. Jesteś jedyną spadkobierczynią, Kasia. A, czyli nie chodzi o troskę, tylko chodzi o spadek. Naprawdę, takie zaskoczenie, szok, niedowierzanie. Aha, więc o to chodzi, spadek. Muszę cię rozczarować, nie mam go. I nie mam pojęcia, gdzie jest. Znaleźliśmy kryptę 2 miesiące temu. Ciekawy zwrot akcji. Zdziwić się, być obojętną. Gratuluję. Przerzuciłam jedną nogę na drugą i obojętnie spojrzałam na inkwizytorów. Teraz rozumiem, po co to wszystko. Znaleźli skarbiec i wszystko od nowa, jak 15 lat temu. Czego ode mnie chcecie? Potrzebny jest klucz. Ja jestem kluczem? Moja krew jest kluczem? Zachichotałam. Raz jeszcze was rozczaruję. Nie mam żadnego klucza i nie mam pojęcia, gdzie może być. Roy szybko zerknął na Stone'a. Mężczyzna skinął krótko głową. Rose uważa inaczej. Rose? Momentu, kim jest Rose? Znaleźliście ją? To ona znalazła ciebie. Uważamy, że to Rose ukryła się za maską i zaczarowała tego chłopca. A. Czekajcie, Rose to moja siostra przyrodnia? Dobrze ja pamiętam? Ale moment, jeśli ona jest córką Depura też, no to dlaczego
Jestem jedną z pytogórczyni. Chyba, że Rose jest... Ej, ale Rose może jest córką tego gościa, tego Kayla całego. Kurczę, nie pamiętam. Dawno były te odcinki, w którym przedstawiano moje drzewo genealogiczne. Bzdura, nie widziałyśmy się od 15 lat. No przecież widziałaś ją. Ale ona wie o tobie wszystko i myśli, że możesz otworzyć skarbiec. Dlatego chciała cię zabić, żeby zabrać klucz, a potem spadek. I... zakładamy, że jest odpowiedzialna za śmierć Margaret i Daisy. Dlaczego miałaby ich zabić? Stone wzruszył ramionami. One też mogły coś wiedzieć o skarbcu, kluczu. Postanowiła wyeliminować konkurentów. A jak poradziła sobie z siostrami? Nigdy nie była najsilniejsza z nich wszystkich. Po mistrzowsku władała zaklęciem, od którego zginęły. Deborah ją nauczyła. Niech zgadnę. Klątwa kobry? Stan skinął głową. Próbowali nią zabić Roya, albo mnie wrobić. Dokładnie. Zamyśliłam się, próbując ułożyć w głowie całą tę zagadkę. Nie mogłaby robić tego sama. Jeszcze tuż pod waszym nosem. Ma patronów. Kto? Kogo? Nie wiemy na pewno. Zaśmiałam się. Więc wszystko, co macie, to domysły na temat mojej siostry i jej tajemniczych przyjaciół. Proszę o dowody. Jeśli złapiemy Rose, informacji będzie więcej. Myślisz, że do wszystkiego się przyzna i jeszcze wyda wspólników? Kasia, inkwizycja ma swoje... metody. Zachichotałam i zadrżałam jednocześnie. Znamy te metody. W pokoju zapanowała cisza. Mężczyźni zamarli w oczekiwaniu na moją reakcję, a ja z kolei starałam się wszystko poukładać. Nagle Stone odwrócił się do Roya i zapytał delikatnie. Mógłbyś zrobić nam kawę? Mógłbyś sprawdzić, czy nie macie w kuchni? Ayrton spojrzał ze zdziwieniem na starszego inkwizytora, po czym skinął głową. Oczywiście, Kasia, dla ciebie herbata. Skinęłam głową na paczkę, którą Roy wciąż trzymał w dłoni. Się chłopak zestresował. Tak. Jasne, zaraz wracam. Ayrton uśmiechnął się szybko i zostawił nas z ojcem sam na sam. Stone odkrząknął i podszedł bliżej. Pewnie też masz do mnie dużo pytań. Nie? Nie chcę z tobą gadać? Nie chcę nic o tobie wiedzieć? Pytań? Jestem na niego wściekła, nie jednego, jest kilka. Nie uczestniczyłeś w moim życiu od 24 lat. A teraz chcesz miło pogawędzić? Kasia. Inkwizytor zawahał się i niezręcznie odchrząknął. Ty jesteś taka podobna do matki. Słaby komplement. Tylko z wyglądu. A tak, no tak. Kilka minut od razu widać, że jesteś inna. Gesty, mimika, postawa. Aha, czyli jestem podobna do ciebie z charakteru. Świetnie, jeszcze lepszy komplement. Odchrząknęłam. Inne wychowanie. Ojciec uśmiechnął się, przesuwając dłonią po potylicy. Okazuje się, że to nie takie łatwe rozmawiać z jednym dzieckiem, które jest już po 20, jedynym dzieckiem. Wiesz, byłem tam, kiedy się urodziłaś. Trzymałem cię na rękach. Byłeś z Deborah podczas porodu?
Ale chce mnie wziąć na, wiecie, słodkie wspomnienia o szczęśliwej rodzince. Ciężko było mi sobie wyobrazić inkwizytora z noworodkiem na rękach. Przecież jesteś moją córką. Myśli, że się rozpłaczę i rzucę mu na szyję. No, tak myśli. Bardzo fajnie. Wróćmy do naszej sprawy. Mężczyzna spojrzał na mnie ze smutkiem. No jak chcesz. Czego konkretnie ode mnie chcecie? Po pierwsze, pojedziesz z nami do stolicy. Jeszcze czego? Nie, nie pojadę. To dla twojego dobra. Lepiej wiem, co jest dla mnie dobre. Mówiłem ci, że się nie zgodzi. Spiskował z nim za moimi plecami. Roy stał w drzwiach, trzymając tacę z gorącymi napojami. Mogę wylać mu herbatę? Na jego ładny torsik. Kasia, tu jest niebezpiecznie. Więc będę ostrożna. Ja też coś potrafię. Nie możesz tak po prostu? Mogę? A teraz już sobie pójdę. Wszystko jest dla mnie jasne. Nie mogę wam pomóc. Nigdy nie widziałam klucza do skarbca. Miłej podróży do stolicy. Cześć. Spojrzałam znacząco na Ertana. Wam obu. Kasia, nie skończyliśmy. Nie jestem teraz twoją przesłuchiwaną wiedźmą, a twoją córką, więc mogę sobie skończyć z tobą rozmowę, kiedy będę chciała. Nawet się nie odwróciłam w złości. W środku kipiała złość. Tatusiek przyzwyczajony, że wszyscy się go słuchają. Odprowadzę ją. Roy i ja wyszliśmy z domu i zatrzymaliśmy się na podjeździe. Kasia, posłuchaj. No? To, co między nami było... Skarbiec nie ma z tym nic wspólnego. Spokojny. Spokojnie. Oczywiste jest, że nikt cię nie zmuszał do spania ze mną. Masz pełne prawo się złościć. Dziękuję, że mi je dajesz. Po co? Seks był? Był. Dobry? Bez wątpienia. To wszystko. Nic nie jesteśmy sobie dłużni. Roy błysnął niebieskimi oczami. Nie pozwolę ci odejść. Nie jestem twoją własnością, Roy. Odwróciłam się gwałtownie i już miałam iść, ale Roy złapał mnie za łokieć. Co ty wyprawiasz? Wyrwać mu się, nie ruszać. Zamarłam, nie próbując mu się wyrwać. Ręka inkwizytora była gorąca, a ciepło powoli przechodziło na mnie. Myślisz, że uwierzę, że jestem ci obojętny? To tylko twoje dzikie fantazje, Ertan. Wyjedź z miasta i zniknij wreszcie z mojego życia. I rada dla ciebie. Nie otwieraj skarbca, po prostu go zniszcz. Odwróciłam się i poszłam ulicą do domu, starając się nie oglądać. Chcieli mnie wykorzystać? Uzyskać dostęp do skarbca? O nie! Niech sami to załatwią. Nie chcę mieć nic wspólnego z Deborah i z każdym z tej rodziny. Coś czuję, że pójdę do domu, wrócę do domu i się popłaczę w poduszkę. Albo w Lucyfera. W sierściucha będę płakać. Zbliżałam się już do werandy, gdy nagle poczułam na sobie czyjś wzrok. Odwróciłam się gwałtownie i zobaczyłam nieznajomą wasę? Halo, Inkwizycja, proszę tu przyjechać. Stała z boku i nie oderwała ode mnie wzroku. A co, chciałaś zobaczyć trumnę?
w następnej chwili wydarzyło się coś, na co w ogóle nie byłam gotowa. No, witaj, siostrzyczko. Rose? Okej. No to nieźle, czyli mieli rację. Wow, 3 punkty roje, nic dziwnego. Chrzanić zasady, spotkanie z przeszłością. Wszystko pod kontrolą. Szczerze porozmawiałaś z ojcem? No chyba niekoniecznie. Czyli więcej się nie zmieniły moje punkty. Wow, 4 punkty magii wykorzystałam. Nic nie zdobyłam. Jestem bezbronna bez magii. Co to są ci za ludzie? Aha, dobra, to jest mój friendzone z przyszłości. Dobra. Zastanawiam się, że twarz kojarzę, ale kompletnie nie wiem, kim on jest. Dobra. Co ja chciałam? Aha, chciałam powiedzieć, że Katarzyna nie daje do siebie dopuścić myśli, że mogłaby być z Inkwizytorem. Z Rojem. Ciekawe, czy właśnie tu chodzi o Inkwizytora, czy konkretnie o niego. W sensie o Roja. Ale pewnie będziemy raz. Pewnie będziemy. Ja jakoś Katarzynę ugłaszczę, żeby się w końcu roztopiła ta królowa lodu. I wyszła z niej pani wiosna. Może co jaka tam? Też chciałam być poetycka, no ale cóż. Czasami wychodzi. Tak, wychodzi. Zastanawia mnie, jakby nie powstrzymała klątwy, co by się stało. Czy Roy by musiał użyć swojej siły, by się udało w ogóle powstrzymać klątwę? No chyba by nie umarła, nie? No, ale chyba się nie dowiem. No i co? Zapraszam was na kolejne moje filmy, na kolejny odcinek Wiedźmy się sąsiedztwa. No, jestem troszeczkę opóźniona w tych aktualizacjach, ale będę nadrabiać. Dziękuję za ten odcinek. No i co? Cześć!